Ja myślę, że to są takie trzy postaci, które w zasadzie no nie tyle ja spotkałem, co one mnie jakoś dopadły. I to jest tak, że no może wyjątkowo Adam Mauersberger, bo rzeczywiście to jest takie jego miejsce, że więc może od niego warto zacząć. No to jest człowiek, którego znałem, słyszałem, widziałem od dzieciństwa. To była taka ważna postać w życiu naszego domu też. I później przez wiele lat zastanawiałem się, że no, chciałbym coś o nim napisać. I tak wydawało mi się, że to jest jeden z takich ludzi, o których nie wiem, no, w książkach, w tekstach niewiele zostaje. A jakoś była to taka postać wyjątkowa. I znaczy dla wielu ludzi, w wielu biografiach on się jakoś odcisnął. No i coś trzeba zrobić, żeby go utrwalić. I pojęcia nie miałem, jak się do tego zabrać. Dlatego, że i sam wspominając go, i też rozmawiając z ludźmi, dla których był ważny, mówili, no tak, te wspaniałe monologi Mauzie, no ale co on mówił? No a przecież sam nie pamiętasz, co on mówił. Przecież to jest takie, to wszystko było takie ulotne, człowiek nie nadążał za jego myślą, za... I potem szczęśliwie rzeczywiście, no, wróciłem do źródła, czyli wróciłem do muzeum. I pan Tadeusz Januszewski, któremu jestem ogromnie wdzięczny, pokazał mi spuściznę Mauersbergera. To jest dziwne. Dziwna to jest kolekcja, bo to są stosy notatek, rękopisów, fragmentów, wrówionych listów i nagle okazało się, że ten człowiek może się z tego wyłonić. Że w sumie to, co... No, i plus do tego jeszcze jedyny człowiek, który zdołał zapisać bieg jego myśli, to był Marek Nowakowski. W takim opowiadaniu, wspomnieniu. No i tak się ten właśnie, i dzięki temu to się nagle to się scaliło, no i stało się, i jest ten tekst. I ten, każdy z tych tekstów jest inną metodą robiony, bo z kolei z Hansem Effenbergerem Śliwińskim to było tak, to był muzyk, artysta, ale też taki... Znaczy, żaden z tych ludzi, to tak ja tam trochę piszę, to się nie daje zamknąć w żadnej formule. Bo kim był Hans Śliwiński? No był muzykiem. Poza tym był adiutantem Piłsudskiego. Poza tym był lotnikiem w wojnie polsko-bolszewickiej. Później był właścicielem galerii i sklepu muzycznego w Paryżu, który zbankrutował. Był zaprzyjaźniony z całym światem artystycznym ówczesnej Europy. Był tłumaczem polskich tekstów na niemiecki. Był też, no, jeden są mnóstwo, szalenie barwny życiorys. Ale ten życiorys się odsłaniał dopiero, on się odsłania cały czas. Znaczy, to jest w ogóle nieprawdopodobne, że tyle w jednej biografii się mogło zmieścić faktów. I on rzeczywiście, ten Hans Effenberger Śliwiński podrzuca mi tak co i raz gdzieś jakiś, a to dokument, a to wzmiankę, to po prostu jest permanentne. A zaczęło się no jakieś 20 lat temu od tego, że kiedy pracowałem w muzeum na stawisku, nasza koleżanka ze studiów, Kasia Fejcher, która była w Londynie i opracowała wspomnienia o Toli Corian, takiej pieśniarce. Mówi, że potrzebna jest notka biograficzna o Hansie Śliwińskim, bo wiadomo, że był, a daty życia nawet nie są jasne i że może tam są podobno na stawisku jakieś papiery po Hansie i może ja bym taką notkę zrobił. No i notka się z czasem rozrosła do takiego szkicu. A Henryk Józewski to jest jakby jeszcze innego rodzaju opowieść, bo to był człowiek, o którym rzeczywiście dowiedziałem się chyba poprzez dzienniki Dąbrowski. I później jakoś stało się tak, że to było na samym początku działalności Karty.
że trafiłem na dwie panie, które brały udział w powojennej jego konspiracji. Ja nagrałem te ich relacje, potem jeszcze inne. Planowaliśmy wtedy wydanie tych jego pamiętników w całości. To nigdy nie doszło do skutku niestety. Ale dzięki temu się pojawiły też rozmaite teksty takie towarzyszące, które też tutaj cytuję. I Józefski jest jedyną postacią, powiedzmy, bardziej znaną. Występuje już występuje w encyklopediach. I jego miejsce w historii Polski jest. Ma swoje miejsce, jest tym, zwłaszcza przez tę swoją działalność jako wojewoda wołyński przed wojną. To jest znane, ale jest w tej chwili ta biografia Snydera, która wyszła, bardzo, bardzo interesująca, bardzo ważna, ale też jeszcze wydaje się, że jest jeszcze za mało, że jednak powinniśmy w naszym kraju dziś powinniśmy jednak przymierzyć się do wydania takiego wspomnień i może nie tylko, może trzeba by było, nie wiem, właśnie go przypomnieć jako malarza, bo naprawdę był dobrym malarzem, to nie było malarstwo niedzielne, on był wykształconym jednak malarzem, był też scenografem w Teatrze Studia Wysockich. To też go ta historia ciągle odrywała od sztalugi, on tak właśnie, tak mniej więcej on o tym pisze, w tym swoim pamiętniku, zamykał to pudło, no i zwłaszcza jak mu Piłsudski go wzywał, no to trzeba się zajmować sprawami publicznymi. Ale malarzem był bardzo interesującym i też był takim karykaturzystą, są takie jego karykatury bardzo, bardzo ciekawe. Wydał przecież taki, jakbyśmy powiedzieli, taki krejgowski projekt inscenizacji Hamleta w tym wydawnictwie, które takim bibliofilskim, które ze Stępowskim prowadzili do Bibliotekę Pstrykońską. Ale to wszystko jest gdzieś jeszcze ciągle rozproszone. No to jest na pewno materiał na jedno albo kilka książek. No i to tak pokrótce o tych postaciach i